Witajcie w recenzji drugiej części. Tu mamy pytanie i odpowiedź od wydawnictwa Zysk i Ska. Tak się ona przedstawia. Jak oglądaliście filmik do końca, to wiedzieliście, że dałam Wam właśnie zapowiedź tej książeczki. No i właśnie ją skończyłam. I o ile pierwsza część szła mi początkowo troszkę opornie, o tyle tutaj wczułam się już od pierwszego zdania. Bo tylu tajemnic i zapytań nie spotkałam jeszcze nigdy w książkach. Wiecie, mówi się, że świat dzielimy na dobry i zły. Ja czytając tą powieść podzieliłabym ją jeszcze na ludzi okrutnych i podstępnych, którym właśnie bohaterem był pewien burmistrz Prentisa, który nie uwierzycie, ale sam mianował się prezydentem. Na każdym kroku pokazywał, że rządzi tym światem, no i dla własnego bezpieczeństwa lepiej, żeby mu się nikt nie przeciwstawiał. Nie wiem, czy spodobała mi się ogólna wizja, którą tam zaznaczał, aczkolwiek jemu nie ufałabym w 0%, w niczym, totalnie był jednym wielkim chodzącym kłamstwem, jak dla mnie. I najgorsze było to, że właśnie nie mogłam przewidzieć jego myśli. Bardzo mnie to irytowało, no ale sprawiało też, że wciąż byłam głodna dalszej części. I Todd, jeden z głównych bohaterów, jest tutaj totalnie zagubiony. No i niestety, ale nie rozumie postępowania prezydenta. Będę już go nazywała nie burmistrzem, tylko prezydentem. Bardzo chciałby się dowiedzieć właśnie, gdzie jest Viola i co się z nią stało. Moim zdaniem było to troszeczkę wzruszające, że wiecie, tak oboje bardzo o siebie się martwili, zabiegali. To było takie troszeczkę, no nawet przyjemne. I Viola również wypytywała o niego, no nawet nie mając pojęcia, dlaczego jest przetrzymywana i co się właśnie tam stało. Tych dwoje bardzo do siebie ciągnie, z tym, że właśnie autor nie zdradza nam początkowo, dlaczego tak jest. A żeby wiedzieć dlaczego, to musielibyście przeczytać część pierwszą. I tak, w powieści spodobała mi się jeszcze taka poboczna postać szamanki, która, wiecie, potrafiła uzdrawiać. Używała ona takich specjalnych leków, no, które sprawiały, że właśnie ból odchodził. Oj, bardzo by mi się teraz tutaj przydała. Bo ona była strasznie tajemnicza, właśnie tym bardziej, że często mówiła zagadkami. I ogólnie przez tą książkę przebija się bardzo dużo niewiadomych, bo historia wciągnęła mnie niczym strzelanie z folii bąbelkowej. Nawet nie miałam czasu czytać, to powtarzałam sobie, że wiecie, jeszcze tylko strona i zaraz zajmę się obiadem. No, obiadu niestety nie udało mi się zrobić na czas, ale książkę przeczytałam. Jak zwykle mam jej niedosyt, a to dopiero koniec części pierwszej. Przepraszam, części drugiej, matko, zamyśliłam się. I dla mnie ogólnie mogłaby nawet powstać z 10 takich części. I ta powieść jest ogólnie pisana z perspektywy Violi i Toda. I nie ma tutaj, widzicie, koniec tomu drugiego, nie ma tutaj tego takiego szumu, który właśnie był, znaczy nie, ten szum jest, ale nie tyle, ile w tej części wcześniejszej. I wszystko mamy tu zrozumiałe, no i strasznie ciekawe. Ale kiedy zbliża się finalna bitwa, ja sama byłam mega podenerwowana, bo przeżywałam historię razem z bohaterami i strasznie udzielały mi się ich uczucia. Dlatego właśnie daję jej najwyższą punktację. Pierwsza część, no wiecie jak to w częściach bywa, no najpierw trzeba się w nią czuć, tak? Ale jak już się człowiek wczuje, no to po prostu leci z biegiem. Tym bardziej, że jest naprawdę mega ciekawa, ma bardzo dużo tajemnic. No i my te wszystkie tajemnice chcemy oczywiście poznać. Każdy tu mówi zagadkami. Każdy niby jest tutaj szczery, prawdziwy, ale tak ogólnie ja tam mam mieszane zdania. Także słuchajcie, serdecznie Wam tą serię polecam, jeżeli to jest seria, no. Tam widzieliście, było koniec części drugiej. Więc będą na pewno następne, które będę wyczekiwała. A tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego obiadku, czy tam pysznej kolacji. Zależy, jak mi się filmik prześle. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.